Siemanko, planowałem troszkę inny odcinek dzisiaj, ale nie przyszło do mnie to, co miało przyjść na czas, więc robimy sobie unboxing tego, co przyszło. Zapraszam. Ciekawie zapakowane, w takim pudle jeszcze klocków nie miałem. Znaczy jest to zwykły karton, ale otwierany nietypowo. I cóż tutaj jest? Dużo briczków, 2x2, bo zużyłem ich masę budując ostatnio wzgórze, na którym są tory. Tutaj głównie są jasno-szare, ale są też zielone. To jest po prostu uzupełnienie zapasu. Tutaj jest właśnie więcej tych zielonych. Oprócz tego mamy troszkę ciemno-szarych brików. To są rzeczy, które skupuję jak tylko się da, bo potrzebuję tego mnóstwo do drogi, ale ciężko jest dostać dużej ilości w niskiej cenie. Więc praktycznie jak cokolwiek kupuję od jakiegoś sprzedawcy i ono ma jakiekolwiek briki w tym kolorze, to biorę po prostu. Tutaj jest więcej większych brików, jeżeli chodzi o kolor zielony, to tak jak mówiłem, jest to potrzebne do podniesienia torów. Tam obok Private Drive, jeżeli oglądaliście odcinek, to wiecie, ile tam tego było potrzebne, ile mi zeżarło to klocków, a jak mało wybudowałem. Więc te briczki sobie od razu przerzucę do mojego briczkowego kartonu. Zielone płytki to kolejna rzecz, której potrzebuję masakrycznie dużo właśnie w tym celu ukończenia tamtego wzgórza pod torami. I kolejna rzecz, której zapasy muszę uzupełnić do co najmniej kilku projektów, bo jest to po prostu podstawowy budulec, to są jasno-szare briczki. Takie i takie, przeróżne właściwie, nie ma tutaj żadnego ograniczenia. Tak samo jeżeli chodzi o cegiełki. Cegiełki sobie zaraz uporządkuję, bo staram się akurat cegiełki mieć uporządkowane jak tylko się da. Składać z nich takie paski, bo dzięki temu po prostu można sobie pyk wyciągnąć i dużo wygodniej jest budować. Jeżeli chodzi o inne briczki, to już tak niekoniecznie się to bawię, bo nie mam ich aż tyle co cegieł. Patrzcie, tylko tyle mi zostało jasno-szarych blików, więc to jest, tak jak mówiłem, zwykłe uzupełnienie zapasów. I to takie delikatne tak naprawdę, bo co tutaj jest? No, niewiele tego. O, mam tutaj jeszcze troszkę cnotów. Cnoty trzymam osobno. Bardzo dziwnie zapakowane mam te klocki od tego sprzedawcy, bo jest tutaj dużo różnych opakowań, ale są totalnie zmiksowane wewnątrz. I muszę na to uważać właśnie, bo przesypałem to tak na jolo, a tu jest dużo klocków, które tu nie powinny trafić. No i a propos cnotów, to jest tutaj też ich więcej. Praktycznie tylko jasno-szare, trochę brązowych. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego w ogóle tak kupuję klocki, że nagle tutaj trzy brązowe cnoty. Po prostu ja sobie wybrałem sprzedawcę, który miał dużo klocków, które były dla mnie kluczowe w danym momencie i zaraz do tego przejdę. A resztę dobierałem, to jest mój sposób na kupowanie klocków, znaczy to nie jest nic odkrywczego, myślę, że większość ludzi tak robi. I w tym przypadku takim klockiem były te czarne skosy, które są oczywiście potrzebne do budowy różnych dachów. Mam tutaj takie 2x2 i 1x2. Trochę tego jest, ale wcale nie aż tak dużo, jak mi będzie potrzebne. Niestety też właśnie z tym mam problem, żeby to jednorazowo kupić w dużych ilościach. Tutaj mam jeszcze takie klocuszki, które są cholernie drogie, ale myślę, że przydadzą mi się do budowy kościoła. I to wszystko ląduje oczywiście do kasetki z czarnymi skosami, którą mam tylko jedną, więc tutaj jest bardzo dużo różnych klocków i bardzo niewygodnie się będzie w tym szukać. Więc przed jakimś odcinkiem, w którym będę ich potrzebował, ja sobie to jeszcze posortuję na mniejsze kasetki. Zaraz wam powiem dokładnie, jak to robię, bo zacząłem coś takiego robić od niedawna. No ale przejrzyjmy, co tu jeszcze jest. Tu są płytki 1x1. To akurat mam w jednej kasetce, więc nie muszę się tutaj bawić w odsianie tego. To sobie zaraz ogarnę. Mówiłem już o tym. Troszkę płytek 1x2 w ciemnoszarym. To jest też coś, co jest wykorzystywane wszędzie, zawsze i nigdy nie ma tego wystarczająco dużo. Ostatnio tak się z tego wyzerowałem, że właściwie widzę, że nie mam żadnej kasetki na to. Mam tylko taką kasetkę na jakieś resztki płytek, więc dam to po prostu tutaj. Tak, to jest niestety budowa ulic. Bardzo dużo tego pochłania, tych ulic, które ja mam w Legomieście. Tu jest jeszcze jakiś mały woreczek
z różnościami. Co my tu mamy? No, jakieś takie różniste briki. To jest też do zróżnicowania ścian. Czy to w remizie, czy w kościele, czy jeszcze gdzieś indziej. Płytki wziąłem aż 4. Wow. Świetny zakup, Lapkins. No, to jest osobna kasetka. Groszki. Nie lubię. Proszę, sprzedawcy, nie róbcie tego. Nie łączcie groszków. To jest zło. Się nie robi. Odczepienie, jak one są tylko dwa ze sobą złączone, to czasami boli. Drodzy sprzedawcy, nie róbcie tego. Proszę. Powiedzieć o nowości w mojej organizacji klocków, a to nie jest oczywiście nic odkrywczego, bo trudno, żebym nagle wynalazł jakiś patent, który zmieni życie Lego mocerów. Generalnie zrobiłem sobie tutaj tak, że mam dwa poziomy tych starych szufladek, tych takich z gorszego plastiku, i tutaj trzymam elementy, które mi się już nie zmieściły tu. Znaczy, tam jeszcze jest kilka wolnych kasetek, ale tutaj są takie klocki, no, bardzo rzadko używane, czyli generalnie części od aut, chociaż części od aut mam jeszcze w innym miejscu, pokażę wam to kiedyś. Na przykład są jakieś lampy, te dziwne elementy, jakieś takie kompletne różności, z którymi nie wiedziałem, co mam zrobić. No, to są jeszcze rzeczy, które wymagają trochę dosortowania. To są rzeczy z nadrukami bądź naklejkami, jeszcze będę nad tym pracował. Ale chcę wam powiedzieć o tym, co mam tutaj. To są rzeczy wstępnie przygotowane już pod konkretne odcinki. Wydaje mi się, że w przypadku takiej twórczości, jaką ja się zajmuję, czy takim generalnie systemem budowania i przechowywania klocków, to jest bardzo dobry pomysł. I tak, na przykład tutaj mam w jednej kasetce to, co mi zostało z customowych cegiełek, które robiłem, i będę robił niedługo ich więcej, wtedy one tutaj trafią. I tak samo są tutaj te części pod witraże, dlatego że to jest właśnie kasetka stricte z myślą o budowie kościoła. Myślę, że tutaj dorzucę właśnie te czarne dachówki, chociaż ich pewnie będzie tak dużo, że lepiej będzie dać na to osobną taką kasetkę. Tutaj na przykład mam elementy do budowy tych lamp miejskich, które są u mnie, i przy okazji dałem tutaj też jakieś części od znaków drogowych, bo to wszystko będzie użyte w odcinkach właśnie z budowy chodników czy ulic. Tutaj z kolei są części z nadrukiem bądź naklejką, które będę chciał mieć w szpitalu. Sobie to wcześniej przygotowałem i następnym razem, jak będę to potrzebował, będę budował szpital, będę robił odcinek o szpitalu, to nie będę musiał dłubać w tych wszystkich kasetkach, których mam miliony, tylko po prostu sobie zajrzę tutaj, od razu mam to gotowe. Tak samo na przykład tu są elementy do budowy chodników tych modularowych, różne, różniste, i generalnie tak to będzie wyglądać. Dopiero niedawno zacząłem do tego podchodzić tak na serio, wcześniej tutaj był większy bałagan, chaos, generalnie źle byłem zorganizowany pod tym względem, ale naprawdę, uwierzcie mi, dobra organizacja klocków to jest podstawa i ważne, żeby to zrobić pod siebie. Nie robić, bo ktoś ma fajnie, tylko robić tak, jak wam to pasuje. U każdego będzie to trochę inaczej. I to wszystko na dzisiaj. Wiem, że część ludzi lubi tego rodzaju vlogi, więc myślę, że raz na jakiś czas jest ok. Tyle ode mnie. Dzięki, na razie. Cześć. Jeszcze małe wtrącenie od Latkensa montującego ten odcinek. Zapomniałem wspomnieć o tym, że w tym tygodniu obchodzimy drugie urodziny naszego serwera, więc koniecznie wbijajcie, bo mamy z tej okazji małe atrakcje. Przeczytacie o tym na kanale ogłoszenia. Już w piątek będziecie mogli m.in. ze mną pogadać na kanale głosowym i jeszcze do tego zyskać punkty w rankingu. Wbijajcie, śmiało, zapraszam. Przyszła do mnie jeszcze jedna mała paczka, ale to nie jest wszystko, na co czekałem, więc tylko tak wam to zajawię, chociaż pewnie domyślacie się, co jest w tym wielkim kartonie, ale jest tutaj też mała
niespodzianka, bo oprócz modulara kupiłem coś jeszcze. Modulara zobaczycie oczywiście, jak bijemy 5K subów.